map reveal when? Because we did make a promise, didn't we? We did. We can do it. We should show it now. Oh, why don't we? Whoa. Now. Let's have a look. Now. Right. Go on, Chris. Lugger. Right, so Chris, back. Should we go check out in game? Yeah, let's go. Let's go. Ooh, już zaczęli. Proszę bardzo. Supra będzie dostępna w Forza Horizon 5. Moi drodzy, co wy na to? No, ja nie jestem jakoś bardzo zaskoczony. To chyba oczywiste, że powinna się pojawić, no nie? Ale skąd nagle taka zmiana Toyoty? Bo Toyota mówiła, my nie chcemy mieć nic wspólnego z nielegalnymi wyścigami. A tu proszę bardzo. MK5 pojawi się w Forza Horizon 5. Very well, thank you. Great to be here, Charlie. It's a good day, huh? It is. Good. We've had fun so far. Right, Mike, we'll come to you first. Kurde, ale powiem wam, że te premiery są w mega słabej jakości na YouTubie. I was saying to Mike earlier when we were... Ona wygląda jak w GTA. Nie? Do GTA też ją dodali. Tylko w GTA jest inny przód i moim zdaniem w GTA przód jest ładniejszy. Naprawdę nieźle zrobili w GTA tą superkę. No dobrze wygląda ten pasek. Prawie przez cały przód on przechodzi, no nie? O, zobaczcie, widzieliście to? Zobaczcie, w jaki sposób wygląda w ogóle interfejs. Bardzo podobnie jak w tym. Prawie identycznie jak w Forza Horizon 2 ten interfejs wygląda. Patrzcie, tu mamy dosłownie tak jak w GTA wygląd tyłu. Nice. I absolutely adore this kit. I think it works really well with the lines of the car. Progi? But nie pokazał wszystkiego? Gotta have body kit. So, no decal here. This is a dev build, but this is a HKS wide body kit. And it's lacking something on the back, I think, isn't it? Wow. It is. It's just a little understated almost. I think, yeah. There we go. Is that wing? There enough? We go. Yeah, yeah, no. That might just do. Przesada trochę. Wheels to go with this as well, don't we? So let's jump in and put some wheels on it. So again, we've got a bunch of blank thumbnails here. These are all the new wheels. All the blank ones are all the new wheels coming to Forza Horizon 5. Aha, okay. And my favorite ones are right at the bottom. Nice set of work wheels. So blank because Chris has not yet fully set them up, but we thought we'd show you these anyway. Czyli oni jeszcze nie skończyli tej gry nawet. Tak to wygląda. No to fajnie, bardzo fajnie. Fajnie, że będzie to Toyota nowa. Bardzo spoko. Ja tak liczę w ogóle, że będzie więcej tych nowych samochodów w Forza Horizon 5. Będzie, nie, BMW M8 na przykład. Absolutely. We are playing it on an Xbox Series X. I think there was a lot of confusion about which version of the game we were showing. So yeah. And Chris, if you want to go into your concentration. Zobaczcie, że są nowe efekty świetlne, nie? Taki promień jak z obiektywu anamorficznego. Bardzo ciekawe. Ładnie to wygląda. Yes, the Rocky Coast. Nie wiem, czy to są napisy po polskie. Ty faktycznie, te skały wyglądają ultra realistycznie. If Chris looks to the left, you can actually see some of the. That's the right. Is that the boat? No, nie? Yeah, we have actually put a boat in the game. In the game, that is comparable to the boat that we used to capture the Rocky Coast. Tak, mega obniżona Supra jedzie sobie przez grząski piasek plaży, blisko wody. Całkowicie normalna sprawa w Forza Horizon, o co wam chodzi? So we basically just we work out how we want to make a drive Rocky Coast. It wasn't as easy as that. Mówię generalnie o tym, że chcieli dobrze odwzorować te skalne wybrzeża, robiąc im wiele zdjęć i wrzucając to do gry w dużej rozdzielczości. W sensie tekstury będą bardzo ładnie wyglądać. Jesień tutaj jest w grze. To jest sezon taki burzowy. Burzę pieskową też tutaj mamy, więc może gdzieś tutaj spotkają? No, chyba nie teraz. Ładna pogoda jest w grze, nie? Need for Speed Heat ci się przypomina, Kwiatek? Done within Forza Horizon 5 then. Yeah, it looks great in different times of day as well. It just picks up all that different colored light coming through the sunlight, so you get all those beautiful red. Okej, tam chyba w tle wulkan widać, nie? Jakoś tak.
No, bardziej Need for Speed Payback w tym miejscu, no nie? Niż Need for Speed Heat. Ależ to wygląda. W ogóle to nagranie tutaj na YouTubie jest mega słabej jakości, ale myślę, że jak już będziemy w grze... Oni grają teraz na Xbox Series X. Cały czas mówią, że grają na Xbox Series X. Nie wiem, czy to tylko ten film tak ma. Nie no, film jest 60 FPS-ów. Tak to wygląda, jakby to było nagrane w wysokiej jakości, tej opcji takiej z wysoką jakością obrazu. Wiesz, 4K, wszystkie te ustawienia graficzne na maksa, tak jakbyście grali na PC-cie. I dlatego ta gra... To wygląda, jakby ona była w 30 FPS-ach tylko. A oni grają na tej nowej konsoli, na Xbox Series X. Trochę niepokojące to dla mnie jest. Chciałbym mieć RTX 3060. No, to by była fajna opcja. Okay, animacja wody, jak się przejeżdża przez wodę, taka sama, nie? Jak we wszystkich chyba częściach Fordzy. Tire smoke and making sure that all of the like dust kick up feels really full and voluminous. Mm-hmm. It feels like it's, you know, lit from loads of, well, it is lit from loads of different angles now. It's a big entity in the world. The tires are actually, or the tire smoke is related to heat. Mm-hmm. Based on how hot the tire would be, it kicks off that amount of smoke. Just to add another layer of realism in there. Okej. Okay. Mówię tutaj o tym generalnie dymie spod opon, podczas gdy się jedzie po shooterku jak teraz, że jest jakoś tam ulepszona, ale szczerze ja nie zauważyłem, przynajmniej na tym nagraniu, że to wygląda jakoś lepiej. A ten wyścig jest specjalnie tak zaprojektowany tutaj. Wzięli, zrobili taką pogodę, żeby było po deszczu, żeby wszystko się ładnie błyszczało na drodze, żeby grafika wyglądała niesamowicie. Jeszcze zachód słońca do tego. No i takie mamy odnosić wrażenie, że to jest niesamowita grafika i tak dalej, ale to po prostu takie efekty pogodowe. W czwórce też można coś takiego osiągnąć. A wiadomo, że tu grafika i tekstury będą oczywiście dużo lepsze, ale no, tylko mówię, nie, że taka sztuczka. No ciekawe właśnie, czy będzie demo piątki, no nie? Dodali jeszcze jedną kamerę pośrednią między maską a kierownicą. Była wcześniej, chyba nawet w trójce i w dwójce, nie wiem czy była, ale w trójce na pewno była już. I w czwórce była kamera pośrednia. Because we did make a promise, didn't we? We did! We should show it now. Let's have a look. Go on, Chris. Uwaga. Right, so Chris, back behind the wheel, but this time... Mapka nie jest jakiejś ogromnej rozdzielczości, więc... Jak sobie za mocno przybliżymy, no to widać piksel, ale generalnie możemy się rozeznać, nie? Jest nieźle. Weźmy sobie na pełny ekran. Da się tutaj? Zresztą jakiś taki dziwny program graficzny, chyba ten od Windowsa, no nie? Czy coś. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy. Więc tutaj mamy ten tor do Dirtu, co był teraz na tym zwiastunie. Mamy oczywiście wielki wulkan, ale ja myślałem, że on będzie w centrum mapy, ale on nie jest w centrum mapy, on jest tak bardziej po lewej stronie, no nie? Co myślę, że też jest spoko, to nie ma znaczenia. Generalnie było dużo mapek takich tworzonych przez fanów, no i jak widzicie, nijak się te mapki mają do rzeczywistości. Tutaj widzę parę ciekawych rzeczy, tak z góry patrząc, zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale jest wulkan, no i na wulkanie mamy tak. Z jednej strony mamy dojazd taki po shooterku albo po offroadzie do szczytu. Na szczycie jest jeziorko, jest jakieś mniejsze jeziorko. Tutaj jakieś albo obserwatorium, tak to wygląda, jakiś teleskop tutaj jest. A z drugiej strony mamy z kolei tego wulkanu, mamy specjalny tor chyba dla drifterów z fantastycznym widokiem, no nie? Tak przynajmniej ja to rozumiem, bo jak będziemy zjeżdżać z tych zboczy, będziemy mieli piękny widok na prawie całą mapę. I ten moment, kiedy samochody zeskakiwały, co mówiłem często, nawiązywałem do tego, że moment, kiedy samochody zeskakiwały na zwiastunie z tego miejsca, to było tutaj, no nie? Ten moment, Jezus, nagranie taki. Ten moment, kiedy oni są tu w powietrzu, no nie? Ten moment, kiedy oni są tutaj w powietrzu, to jest rzut jakby w tą stronę, no nie? Tutaj widać ten taki dziwny okrąg, co jest to chyba...
miejsce, gdzie będzie można coś robić, ale nie zrozumiałem do końca co. I widzicie, ten okrąg też tutaj jest. To jest jakby taka duża arena, no nie? Ja wcześniej myślałem, że to są jakieś ruiny zamku albo coś takiego, albo jakieś ruiny piramid czy coś, ale to nie to. Tam jest wybrzeże, tu jest... O, i tu jest obszar tego miasta w tym miejscu, nie? Jak widzieliśmy na zwiastunie, bo teraz na mapie bardzo dobrze to widać. Tu mamy miasto. Ja nauczyłem się jego wymowy, już zapomniałem jak się wymawia, więc nie będę wymawiał. Tutaj jest to miasto i to taka mała kropka się wydaje z daleka, no nie? I widać, ponieważ oni większość tych gameplayów i zwiastunów nagrywają na Xboxie, Xbox Series X, to tutaj dokładnie widzicie, w którym miejscu kończą się takie detale, no nie? Tutaj mamy jeszcze detale, a tu już dalej jest taka... No tak, tak pusto jest, no nie? Ale mi się wydaje, że... Także tu mamy to zbocze. Zobaczcie, w tym miejscu, jak te samochody sobie leciały w powietrzu. No i okej, mamy to ogarnięte. Co tam jeszcze widać? Tam gdzieś jest lotnisko? Albo też taki Festival Horizon gdzieś w tym miejscu. Tu na końcu jest piramida chyba, no nie? Coś takiego. Ciekawie to wygląda. No dobra. Możemy sobie teraz, korzystając z tej mapy, dokładniej przejrzeć ten zwiastun z gameplayem, no nie? Tutaj natomiast widzę na mapie dosyć ciekawą rzecz. Nie wiem, czy wy wiecie, ale jest coś takiego jak... Kuźwa, jak to się nazywało? Są takie miejsca, to jest tak naprawdę pole uprawne. W środku tego pola jest studnia głębinowa i ona podlewa tutaj wszystko dookoła, jakby są tam zraszacze i tak dalej. I są takie koła robione gdzieś na świecie i to widać nawet z kosmosu, jest tego bardzo dużo. Jakieś Arabia Saudyjska czy coś. Oni tam z głębin wydostają ziemię, z głębin wydostają wodę. Sorry, jestem trochę podjarany tą mapką. Z głębin wydostają wodę i nawadniają po prostu pole. I to jest po prostu... Są te dwa pola, nie? Takie dosyć interesujące to jest dla mnie. Tutaj mamy rondo, które jest w kształcie jakiejś gwiazdy czy coś. Tu mamy lotnisko. A aerodromo en las coś tam. Czyli tutaj mamy jakieś małe lotnisko tylko z jednym pasem do startu i do lądowania. Tu mamy jakieś takie mniejsze miasteczko, zobaczcie. Tu jest chyba wodospad albo coś. I tu mamy tą wspomnianą dzisiaj dżunglę i jakiś wielki most. Zobaczcie. Jest. Siema wszystkim, witam was. Już widzę teorię o kosmitach. Nie chodzi o kosmitów. Tak, tutaj będzie to miejsce dżunglowe, że tak powiem. Tak, jest most. Most jest dosyć spory, bo nawet na tej mapie go widać. I to jest tutaj, tylko... Nie, no to będzie chyba most, na który będzie można wjechać, bo tak to wygląda, jakby to były tory, ale... Nie, to chyba... Chyba jest normalna droga, także spoczko. Co my tu jeszcze mamy interesującego? No, powiem wam, że mapa jest usiana dość gęsto tymi drogami, dróżkami różnymi, no nie? Jestem ciekawy, na ile będziemy mogli sobie pozwolić na przykład zwiedzić ten obszar tutaj górski, bo widać, że tutaj też są dość wysokie góry, chociaż na pewno wulkan króluje tutaj, jeśli chodzi o wysokość. A przynajmniej tak mi się wydaje. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Tutaj mamy, oni powiedzieli, że tutaj mają, że tutaj będą kaniony i będzie można sobie w nich pojeździć, pośmigać, podriftować oczywiście, no bo jak? Będzie driftowanko. Tu mamy to małe miasteczko, tu mamy jakieś dziwne budynki, albo to są panele słoneczne. Może to być coś takiego. No i tu, o! Mamy, zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest... piramida Majów albo coś takiego, nie wiem, ale jest jakaś piramida, są jakieś starożytne ruiny tutaj w tym miejscu i tu też mamy jakieś starożytne ruiny, więc będziemy mogli sobie to pozwiedzać. Pewnie jest masę różnych, tutaj mam jakieś takie podmokłe tereny w ogóle, zobaczcie sobie, tu w tym miejscu jest trochę podmokłych terenów. Jakby jest tego dużo, nie? Jest faktycznie mega duże zróżnicowanie tego terenu.
I gdzie byś się nie spojrzał na tą mapkę, to za każdym razem widzisz coś innego. Oni głównie pokazują nam offroady w tej grze, no nie? Jest ich dużo, ale ja bym powiedział, że nawet drogi tej szosowej jest więcej, tylko że jak będziemy grali w jakiegoś eliminatora czy coś, to przeważnie będziemy jechać na przełaj, no nie? Tak myślę, bo ciężko będzie korzystać z drogi, chyba że autostrada. Autostrada jest przeogromna i chyba nie jest ona taka pokręcona, jak była w Wielkiej Brytanii w Forza Horizon 4, zobaczcie. Jest mega, mega długa. I te zakręty nie są takie ostre. Pytanie tylko, czy będą wzniesienia, czy nie. No nie wiadomo. Zobaczymy. Coś tutaj, coś jeszcze mamy dziwnego. Chyba jakaś kolejka górska albo coś. Ciekawe, ciekawe. Faktycznie mega, mega zróżnicowana mapka. W każdym miejscu, praktycznie w każdym miejscu coś innego jest. Tu pewnie mamy jakąś latarnię. O, oni byli dzisiaj w tym miejscu Suprom, no nie? Na tym epizodzie Let's Go. To chyba było to miejsce. Nie wiem, czy my na to jeszcze trafimy. Chciałbym cofnąć do YouTube'a. To oni byli Supro. O! To oni w tym miejscu byli Supro, no nie? Tutaj widać ten taki tip. I to jest tutaj. Ten taki półwysep. Mega! Hej, hej, siema wszystkim, witam was. Tutaj jeszcze coś dziwnego mamy. A, to chyba był ten główny festiwal w tym miejscu, nie? Czyli zaraz u stóp wulkanu mamy festiwal Horizon z długą prostą do dragów. Mega, mega. Tutaj mamy, o właśnie to, nie? Takie te zawijasy tutaj jak w Eurotracku. Już widzę tutaj, żeby to boczkiem ładnie polecieć. Są trzy drag stripy, no tak to wygląda. Tutaj mamy jeden. No oczywiście lotnisko, tu mamy drugi i tu mamy trzeci, no nie? Ale dragi można robić też na moście, zobacz. Chyba nie będzie dużego ruchu ulicznego. Faktycznie, widzę, że są trzy. Jak tam Mono, ostatnio był test w Warszawie i Motion Fall. Tak, słyszałem, że był test i Motion Fall 12. Fajne koło. Fajne koło, chyba 60 km na godzinę można tym cisnąć, albo nawet i więcej. Tu mamy chyba też jakieś ruiny. Jest tych ruin trochę. Tu mamy. Pewnie gdzieś jeszcze można by było coś znaleźć. Jak chcecie sobie przejrzeć tę mapkę, możecie sobie wejść na mój kanał. Tutaj macie tą mapkę wklejoną, możecie sobie ją przejrzeć po prostu. Nie wiem, czy tu można powiększyć, ale jeśli tu nie dacie rady sobie powiększyć, to możecie sobie wejść na Facebooka i na Facebooku możecie sobie ją zobaczyć, no nie? Jak chcecie. O kurde, ile już lajków myśmy to dopiero wrzucili. Fajnie. Będzie kozak. Zwłaszcza, że dużo jest takich pokręconych dróg asfaltowych. I my to widzimy wszystko, wiesz, w 2D, no nie? Możemy się tylko domyślać, gdzie będą wzniesienia, wzgórza i tak dalej. Ale pewnie, wiesz, masę dużo różnych zróżnicowań terenu też będzie. Zobaczcie, jak tutaj zjeżdżają sobie z wulkanu, jakie fajne widoki są, no nie? Zobacz. A my widzimy tylko taką płaską mapkę, nie? Zwłaszcza, jaka tu jest różnica terenu w ogóle, ile tam trzeba w dół zjeżdżać. Jest chyba faktycznie największa góra w serii Horizon, nie? Tak jak mówili. Tu mamy część miejską, która będzie miała jeszcze tę część podziemną, no nie? O, tutaj jest chyba wjazd do tunelu, o którym dzisiaj wspominano. Także to, że tam my widzimy gdzieś tą mapkę, to jest tak naprawdę szczyt góry lodowej, bo zobaczcie, tutaj jesteśmy w obszarze kanionów, no nie? Ciężko tak stwierdzić, gdzie to dokładnie było nagrywane, ale było gdzieś tutaj. Tam były tory. Się jedzie wzdłuż chyba jakiegoś takiego. Tutaj widać te tory, no nie? Więc moglibyśmy mniej więcej wskazać miejsce, gdzie to jest, ale nie widzę na mapie tych torów. W każdym razie to było w tym obszarze. O, czekaj, tutaj chyba, tak? Gdzieś tu. Ciężko powiedzieć. I zobaczmy, tutaj widzimy taką płaską mapę, no nie? W tym obszarze. A zobaczcie, jakie tu są przewyższenia wszędzie dookoła. Także ja myślę, że ta mapa będzie naprawdę, będzie się wydawać bardzo duża. Może nie będzie taka jak w jakimś Skyrimie, czy tam w jakichś Assassinach, czy coś, ale do jazdy samochodem myślę, że będzie spoko. Poza tym jeszcze będą dwa dodatki rozszerzeń mapowych,
zapowiedziane są już, także ciekawe to będzie. No i Supra MK5, gościu. Co tu jeszcze ciekawego mieliśmy, tak żeby to porównać z mapką? Nie? Mapkę mogli pokazać, bo tak niewiele z niej jeszcze wynika. Wiemy, gdzie mniej więcej co będzie rozmieszczone. Ale jak ten teren będzie wyglądał, jak już będziemy w tej grze, to jest zupełnie inna kwestia. Fajnie, że to udostępnili, naprawdę. W końcu dali jakąś taką solidną informację, bo no, szczerze mówiąc, poprzedni Let's Go to było gadanie o tym samym, co już powiedzieli podczas targów E3, no nie? Zrobią całą Amerykę w Deku 3. Taką, wiesz, 1:1, to by było niezłe wyzwanie, nie? Ale podoba mi się ten klimat w Deku 2, że mamy limitowane paliwo, możemy sobie jechać z jednego wybrzeża do drugiego 400 km na godzinę. No, Test Drive Unlimited Solar Crown musi się postarać faktycznie, żeby podołać temu. A ja myślę, że im więcej konkurencji tych gier wyścigowych, tym lepiej. No i chyba sobie wszystkie te najciekawsze rzeczy przejrzeliśmy tutaj na tej mapce. Jeszcze jakieś takie, tutaj takie pustynne, to tu jakiś biały piasek. Faktycznie sporo różnych biomów to jest, no nie? Jest naprawdę dużo. No właśnie, Test Drive, nowy Test Drive ma być na Switcha, więc tak graficznie ciężko może być. Ciekawe. Także obejrzycie sobie tę mapkę. Fajnie to wygląda. No, na razie jeden samochód pokazali, chyba taki ciekawszy, no nie?